firma Smurfit Kappa jest światowym producentem opakowań z tektury falistej. Dla fabryki w Polsce firma WDX zaprojektowała, wyprodukowała i wdrożyła system przenośników rolkowych. Automatyczny transfer palet oraz przenośniki zastąpił prace wykonywane dotychczas przy pomocy wózków widłowych. W poprzednim okresie przed modernizacją palety były transportowane za pomocą wózków spalinowych na linię pakującą bezpośrednio z maszyn przetwórczych. Zmiana polegała na automatyzacji procesu odbioru palet i automatycznym dostarczeniu na linię pakującą. Automatyzacja procesu i wyeliminowanie ruchu wózków w obszarze hali produkcyjnej, pozwalając na płynne przekazanie palet z maszyn przetwórczych na linię pakującą. W systemie przenośnikowym użyto szeregu urządzeń produkcji WDX, pozwalających na swobodne i automatyczne zarządzanie ruchem i obrotem palet. Palety są odbierane z linii produkcyjnych, następnie transportowane jedną wspólną nitką do maszyn pakujących owiarek i paskarek. Przenośniki z taśmą modularną zostały zastosowane w miejscach, gdzie operator musi oznakować paletę. Obok projektu firma WDX była odpowiedzialna za wdrożenie i instalację urządzeń. Praktycznie każdy etap realizacji przynosił nowe wyzwania. Największym wyzwaniem przy realizacji projektu odbioru palet z linii produkcyjnych było połączenie kilku rodzajów palet w jedną wspólną nitkę. Kolejnym wyzwaniem było montaż bez zatrzymywania produkcji fabryki. Udało się to dzięki wspólnemu wysiłkowi zakładu produkcyjnego i naszych automatyków. O możliwość realizacji projektu ubiegało się wiele firm. Firma WDX wykazała się największym zaangażowaniem i chęcią do tworzenia tego projektu wspólnie z firmą Smurfit Kappa. Poprzez rozmowy, dyskusje wniosła wiele w ten projekt z punktu widzenia rozwiązań technicznych i sterowania procesu. Wdrożenie w firmie Smurfit Kappa to jeden z wielu przypadków, w których procesy wykonywane dotychczas przy pomocy wózków widłowych zostały zastąpione zautomatyzowaną instalacją przenośnikową. Nowy system przenośników uporządkował proces przekazywania palet do magazynu i pozwolił na wyeliminowanie ruchu wózków. Przełożyło się to na faktyczną poprawę bezpieczeństwa w obszarze, w którym przebywają operatorzy maszyn.